Halo, halo, witam serdecznie chyba w 53. już odcinku z serii Elden Ring Shadow of the Erdtree. Ciśniemy dzisiaj na katakumby ciemnego światła. Dosyć dziwna nazwa. W każdym razie na mapie znajduje się to w tej okolicy. No musiałem tam schoić po dosyć dziwnych, stromych grobach. Jakoś z tej lokacji wioski much. No i teraz jesteśmy o wiele niżej, za pośrednictwem jeszcze super długiej windy, żebym się przedostał. Więc jestem na jakichś całkowicie nowych terenach. Zbliża się mrok. Ciemny punkt, a to niespodzianka. No właśnie mrok widać. Może jakaś latarenka by się przydała? Czy coś nam to pomoże? Nie mam zielonego pojęcia. O, coś tam widać. O, od razu przeciwnik, czyli tego rodzaju. Dobra, to już wiem, jak sobie radzić na kolesi raczej. Czyli obecna broń jest raczej dosyć średnia. Chociaż w sumie mógłbym zawalczyć. Dobra, w ramach urozmaicenia zobaczymy sobie perfumy lodowe. Jakoś da radę to wygrać. No, ale bronie dystansowe były na kolesi najlepsze. Bardzo prosto to wtedy wychodziło. Jakieś topory do rzucania na przykład. To ich super kontrowało. Dół może spróbuj tego? No, chyba sobie żarty robicie. Chociaż w sumie... jakaś tam jest opcja, żeby zeskoczyć, ale... nie, wydaje mi się, że to jest troll. Dół spróbuj tego? No, żarty sobie robicie, inni gracze. Dobra, tak zagram. Niebezpieczeństwo. Gdzie jest to niebezpieczeństwo? Nic nie widzę, tylko wrogowie i tyle. Jacyś słabi. Jakie to hity sprzedaje? Kurde! Dobra, ta broń jest absolutnie beznadziejna. Już walkę czy na dwójkę to nie ma szans absolutnie. No cóż. Ale mi hity sprzedali solidne. Dobra, może da radę też jakkolwiek wygrać. Postaram się perfumami zagrać. Może gdzieś jeszcze dojdę w związku z tym. Ryzykowne podejście. Tu będzie wróg z pewnością. Jeszcze ktoś? Którędy? Co tu się dzieje? A, ten z wyrzutni. Ta broń, którą posiadam, to jest najlepsza na jakieś wielkie ilości przeciwników. Kurde, może jednak wymienię. Na przykład zobaczmy podwójne ostrze relane. To powinno już lepiej wyglądać. Przed tobą dźwignia. I światło. Trzeba by na pewno. Okej. Okay. Teraz przynajmniej coś widać. Wspaniale. Coś jeszcze słyszałem za sobą. Jakieś dziwne dźwięki. Ktoś się tam skrada. A widzę, że jacyś tam gracze rzeczywiście zeskakiwali chyba. Tam byłem? Nie, to już bym zginął z takiej odległości. Nie ma opcji. Gracze czasami robią sobie żarty. Pierwsze prawo. No, byłaby niby opcja, żeby zeskoczyć na sam dół dosłownie. A czy to jest odpowiednia opcja, to nie wiem. A zobaczmy, może tak. Przed tobą pies? Ja teraz to nie wiem, jak rozgrywać. Gdzie jest ten pies cały? Dobra, od razu wrogowica. Trzymaj hitę. No, ta broń o wiele lepiej sobie radzi. To będzie super efektywne. Ile jeszcze osób zginęło? Jakim sposobem? Musi być jakieś wielkie zagrożenie. Nie ma żadnych kolców może na górze. Nic nie widać dosłownie. A może są jakieś kolce?
Okej, okay, mamy magów. Ja muszę skrócić dystans. Jak koleś nawala? Jak on mnie prawie zone-shotował, nawet nie zwróciłem uwagi. No to się nie dziwię, że tyle osób zginęło. Jakie hity straszliwe. No to jeden z najmocniejszych magów. W sumie miał mało życia, ale atak jakiś niewyobrażalny. Jakby wszystko przywalił. Ukryta ścieżka? Którędy? Zaoferuj leczenie? Dlaczego jest 500 lajków jeszcze? Przed tobą coś. Gdzie my mamy ukrytą ścieżkę? Nie... Czy ja coś tutaj rzeczywiście widzę? Nie. Myślałem, że coś tam między teksturami widać. No nie ma opcji. Gdzie wy macie ukrytą ścieżkę? Dlaczego jest 500 lajków? A to już nie mam zielonego pojęcia, co może chodzić. Zaoferuj leczenie. Czy to jest możliwe, żeby mi się uleczył i by się ukryta ścieżka pojawiła? Raczej wątpię. Nie wiem. Też mieliśmy tam opcję, żeby z góry zeskoczyć, ale bym się dostał na tą samą lokację. Więc bez sensu się już wracać. Czyli chyba wszystko do tej pory przedstawiłam. Teraz idziemy na niższe piętra. Tylko z tym leczeniem nie jestem pewien, o co tam chodziło innym graczom. Dlaczego taka informacja miała 500 lajków? Czy to rzeczywiście może coś oznaczać? Nie ma żadnej ukrytej ścieżki? No nie ma, rzeczywiście. Dobra, przy okazji mamy save'a, wspaniale. Tu przyda się leczenie. No zaraz zobaczymy. Dobra, szukam wrogów. Ktoś tu będzie z pewnością. Tylko nie wiem, z której strony. O, jest. Dobra, pora stąd uciekać. No ta, ten koleś po prostu potrafi sobie przez ściany atakować. Ja nie mogę, prawie jeszcze spadłem. Nie, to jest jakiś patologiczny atak. Nie wiem, kto to wymyślał, że przez 50 ścian może sobie takie hity sprzedawać wróg. I nic na to nie mogę zrobić. Chyba, że go zajdę albo z jakiejś kuszy, ale z kuszy to ja bym nawalał przez minutę. Pułapka. Jeszcze kolej z rakiety. Dobra, winda jest super kluczowa, ale zobaczmy jeszcze obecne piętro. Co ja mogę zrobić? Przed tobą dół. Ej, patrzcie na to, jest jakaś możliwość, żeby zeskoczyć, ale to już jest pewna śmierć. Ja tam nie spadam. Zasadzka na dole. Za chwilę zobaczę. Jeszcze ta drabina do góry mnie kusi. Wydaje mi się, że to kwestia bardziej poboczna. Może bym się do tego maga jeszcze dostał jakkolwiek. Zobaczmy. Ale klaustrofobiczne lokacje to wrogowie na każdym kroku mogą być. O, mamy dźwignię. Nie, fajna sprawa. Tylko jak się jeszcze do tego maga dostać, którego przed chwilą widziałem? No tu żadnej opcji raczej nie widzę, nie wiem. Jak to zrobić? A jeszcze jaka drabina ukryta, patrzcie na to! Jak się do tej drabiny dostać? Tędy. No, magu nie ma zmiłuj.
To musimy cię zamordować. Bo tam niżej... To też jest jakaś drabina, jakie to jest w ogóle porąbane. Jaki labirynt. Bo te drabiny to naprawdę czasami kilkadziesiąt metrów długości. Wygląda naprawdę nierealistycznie, ale... No, to taka gra jest w sumie. Dobra, trzymaj Maguhita. Biłeś mnie przez ścianę, no to teraz masz. Za wallhacka się słono płaci banem. No jeszcze byłaby jakaś opcja, żeby niżej zejść, ale jak? Nie mam zielonego pojęcia. Jak się dostać piętro niżej? A może tędy? Ej, to może jakiś jest potencjał? Pod nami? Ale to ciężko zobaczyć. Ej, to jest całkiem możliwe. Spróbujmy. No, to trzeba mocno uważać, dobra. I rzeczywiście coś tu jest. Jest mag. Tak, czyli mógłbym na dół zejść, to jest jedna opcja, ale to za chwilę. Jeszcze zobaczmy te piętra. Hełm rycerza śmierci. Wszystko śmierci, zaraz zobaczę. Chyba jesteśmy już ustawieni. Czyli mamy na przykład zbroję rycerza śmierci. Złota zbroja rycerza śmierci. Ozdobiona starodawnym wizerunkiem złotego drzewa. Wzmacnia umiejętności i inkantacje starożytnego kultu smoków w stolicy. Rycerze ci, stanowiąc niegdyś osobistą gwardię Godwina, poszukiwali trupiej postaci swojego przemienionego mistrza na nadchodzącą erę narodzin świtu. No dobra. Ta przepaść jeszcze mnie gdzieś zaprowadzi? Nie, to już jest finisz lokacji raczej. Nie widzę nic nowego. Tylko pewną śmierć. I też tędy więcej nie zrobimy. Dobra, w takim razie pora zejść po drabinie. Uważaj za skok. No już niżej nie zeskoczymy. A tędy. Gdzieś są wrogowie, ale nie wiem, którędy. Tu. Po raz kolejny ciemna lokacja. Ciężko zauważyć. Tak, mamy niższe piętra, ale im niżej, tym lepiej. To będzie główna historia, więc zobaczmy najpierw do góry. Tu się chyba wycofam na jakieś poprzednie tereny. Są to jacyś magowie poukrywani. W szczególności magów się obawiam. Jeszcze mamy drabinę, zaraz, zaraz. A tak w ramach pewności jeszcze sobie wejdę. Wydaje mi się, że to jest po prostu wycofanie na poprzednie regiony. Ten jeszcze, kurde. Jak mnie załatwił z wyskoku. Jeszcze przetrwał. Ja tak w ramach pewności jeszcze zobaczę te wszystkie drabiny. Może warto. Nie, to już niczego nie było. Dosłownie w tej lokacji byliśmy, czyż nie? Tak jest. Okej. No to się przekonaliśmy na własnej skórze. Dobra, wolę kulturalnie już zejść.
Nie wiem, czy spadanie byłoby odpowiednie. I ten jeszcze przetrwał. O rany, co ja zrobiłem? Misclick. Leczenie za darmo oddałem. No ale jeszcze mam całkiem sporo ich, przynajmniej tyle. Dobra, w takim razie schodzimy. Patrz, zbroja. No tam na górze już byliśmy. No i jest kolejny. Save zaraz. Winda. Save będzie na dole. To już trzecie piętro, to główne, gdzie ja w ogóle schodzę. Jesteśmy bardzo blisko oceanu. Przed tobą kłamca, nie ma żadnej ukrytej ścieżki. No niestety. No i po raz kolejny ciemnica. Walka dystansowa. A widzę na wprost kolesia z rakietnicy będzie nawalał. No właśnie. Da radę zaskoczyć? Tak. Muszę kolesia rozwalić jak najprędzej. Później przejdę na eksplorację. Co za miejsce. Jak teraz do kolesia podejść? Jest jakaś opcja? Czy muszę z kuszy na przykład to wykonywać? Nie, nie ma żadnej możliwości. Dosłownie muszę z kuszy nawalać. Ja nie mogę, ale to będzie bolesne. Nawet nie wiem, czy to się opłaca, kurde, tak robić. Ile jeszcze leczeń wykorzystałem? Dobra, zaraz go rozwalimy. Dobra, nareszcie. I co dalej? No, trochę mnie to leczenie kosztowało ewidentnie, ale możemy przynajmniej wrócić na jakieś poprzednie tereny. Uważaj cięcia. Tu przyda się śmierć. Zobaczmy poprzednie tereny. Może jeszcze mnie coś ominęło. O, jeszcze jeden wróg. A ten nie ładuje swojego ataku bez... Od razu tak potrafi zrobić? Co ja w ogóle robię? What the hell? Ale głupota, miałem jakąś inną broń wyposażoną. Zupełnie nie zwróciłem uwagi. Dobra, jak ja w ogóle stąd przybyłem? Ja już się zgubiłem w tej lokacji. O, jest jakaś winda. Znaczy to nie winda, tylko drabina. A, dobra, czyli stąd żeśmy przybyli. Tu już nie ma nic dodatkowego. Coś tam jeszcze widzę, jakiś legendarny materiał dosłownie.
Tylko jak tak wysoko wskoczyć? Czyli z jednej strony mógłbym właśnie w lewo skręcić. Czy to będzie misja główna, czy może dalej? Kto wie? Dobra, ten zobaczmy. A, czyli to jest przejście na dół. A, na dole to mogą być jakieś kwestie bardziej już pod główną historię. W takim razie się wracamy. Nie ma ukrytej ścieżki, rzeczywiście. W takim razie pora chyba jeszcze się wrócić. Jeszcze był jeden korytarz dosyć tajemniczy. No i też musi być jakaś opcja, żeby tam wejść na piedestał, gdzie był przeciwnik. Ale jeszcze nie wiem jak. Nic już nie mam. Tędy pewnie podobnie. Tak jest. I gdzie się dostaję? A, czyli będę miał światło pewnie. No, teraz coś widać. Tylko jak jeszcze zabrać ten legendarny materiał? Chwila, moment. Tu była taka ścieżka? Czy jestem jakiś ślepy absolutnie, że jak? Nie, to musiało być teraz wybudowane, dajcie spokój. Dźwignia. Nie, ja muszę jeszcze raz zobaczyć, jak ja to widziałem. To jest jakieś pomylone. Jak ja mogłem nie zaobserwować takiego wielkiego przejścia? To jest niemożliwe. Prochy chochlika wielkogębowego. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy. Możej by przyzwać ducha chochlika wielkogębowego. Duch tego starego chochlika, o którym mówi się, że jest podobny do smoka, ma duży pysk, który służy jako działo i pozwala wystrzeliwać pociski z tylnej strefy pola bitwy. Czy to jest chochlik, się okazuje. No, jak się rzeczywiście tam przyjrzałem, to może ma to sens. No, to raczej jakaś chodząca armata dla mnie osobiście. No dobra, jeszcze nad nami były jakieś surowce legendarne. Jeszcze tam muszę się dostać jakimś sposobem. Tam, gdzie wróg stał. O, kolejny co jest? Ha. No teraz już nie jestem pewien. Co jest nie tak? Jak tam zeskoczę, tam gdzie byłem, to bez sensu. Coś mi jeszcze musiało pominąć, a jeszcze nie wiem co. Nie, już nic nie wykonam, ale bez nadzieja. Jaka to jest dziwna sprawa. Jakoś nad nami jest legendarny materiał. Nie wiem, czy to wydropione z tego przeciwnika, czy jak. I teraz nie dałoby rady zebrać. Coś się jeszcze musiało odblokować, ale nie wiem z której strony. Zaraz zobaczymy, zaraz się jeszcze wrócę. Teraz mamy większą widoczność, może mi jeszcze coś pominęło. Ha? No to nieźle, patrzcie na to, jakie materiały fruwające. Tak, czyli rzeczywiście cała lokacja się przemieniła. No to fajnie, legendarny materiał, dosłownie fruwający z wroga i tyle. Czy jednak nie postradałem zmysłów, jednak cała lokacja się zmieniła. No, więcej już raczej chyba nie zrobimy.
Przez chwilę miałem pomysł, że żeby po raz kolejny wziąć tamtą dźwignię i przejść, ale to... to nic nam już nie da. Czyli materiał jest nie do wzięcia. A, głupia sprawa. No to jest błąd jednak jakiś. Ten legendarny materiał pewnie tylko z wroga wypadł i tyle. O, kolejna winda, to już czwarta. Na czwarty poziom już wyruszamy. No to jeden z większych dungeonów. Gdzie my idziemy? A to już jestem jakoś pod wodą dosłownie, zaraz. Ciężko powiedzieć. I to będzie pewnie walka z bossem, tak jest, okej. Pięć rzeczy, niewiele. No to mało przyjemny wróg. Jakiś inkwizytor. Muszę skrócić dystans. Co on jeszcze przyzwał? O kurde. Ja chyba muszę się na tym skupić, czyż nie? Dobra, to była bliska walka, ale daliśmy radę. Pokonano wielkiego wroga, kolczasty kostur włócznia. Dobra. A w takim razie odpoczynek. Jesteśmy na jakiejś całkowicie nowej lokacji. A zobaczmy w takim razie, co ta broń gwarantuje. Wielki kostur Joriego, starszego inkwizytora. Czubek jest najeżony złotymi kolcami symbolizującymi tortury zadawane przez inkwizytora, przez co kostura można używać jako olbrzymiej włóczni. Ataki zadają święte obrażenia, a ich siła rośnie wraz z wiarą. Unikalna umiejętność, śledztwo Joriego. Rzuć wielki kostur w powietrze, wystrzeliwując serię złotych łuków w kształcie kolców. Przytrzymywanie funkcji nieznacznie wydłuża salwę. No to mogę wypróbować jakoś na szybko. Zobaczymy, jaki to ma potencjał. Dobra. Teraz walka. To są zwyczajne ataki, mocne ataki. I mogę z tej specjalnej umiejętności skorzystać. Może być na jakieś większe zastępy wrogów. A dobra, w takim razie jeszcze tak sobie zmienię, powiedzmy, i chyba tyle. No zobaczmy jeszcze arenę jakoś na szybko. Przed tobą ogień. No nie wiem. Tak, czy jestem w zupełnie nowej krainie, jakimś sposobem, wspaniale. Chyba już tej najniższej. Teraz muszę jedynie mapę uzyskać, która znajduje się na południu. No raczej będę się na tym skupiał. No patrzcie, jaka kraina, jak to wygląda.
Jeżeli teraz, zaraz wyjdę jeszcze chwilę. Rozwój postaci, stać mnie na coś. Urany, ile to dusz w ogóle było. Fajna sprawa. Nie, idę w zręczność. Dobra. I zobaczmy, gdzie ja jestem. Nie ma na razie nazewnictwa. W każdym razie w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobię niezłe postępy. Kolejną krainę postaram się w kolejnym materiale zobaczyć. Więc polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Jutro.